Witam Was, moi kochani, serdecznie w kolejnym odcinku, czyli drugim tak naprawdę z czwartego epizodu The Long Dark, a ogólnie jest to z The Long Dark głównej fabuły, jest to odcinek 46 najprawdopodobniej, ja pamiętam, bo 45 był poprzedni, dobra, nieważne, słuchajcie, jestem przeciążony, musimy wyjść na zewnątrz, zastanawiam się, czy mam coś zostawić, bo sobie myślę, że może trochę za dużo dźwigam rzeczy ze sobą. Słuchajcie, na dworze u mnie jest mgła, jest wczesny, bardzo wczesny poranek, albo jeszcze noc można powiedzieć. Jest mi zimno w pokoju, więc doskonale czuję klimat gry już. No, zobaczymy, czy ja taką koszuleczkę na przykład jak ta, ona mi daje więcej? Dlaczego mi ta koszulka daje więcej? Mam taki sweterek, ja bym musiał ponaprawiać te ciuchy, ten 84, ten jest troszeczkę... Chyba, żebym ten naprawił. Czy ja mogę... Wiecie co, ja nie mam czasu na naprawę ciuchów teraz za bardzo. Mam zapis, więc idę. Ja muszę się po prostu z tymi wilkami teraz rozprawić i dojść do... ciężarówki jakieś miałem dojść, tak? Do ciężarówki, dobrze mówię, poczekajcie, szybciutko sprawdzę. Jakie jest zadanie? Znajdź ciężarówkę więzienną i leki. Ok. No, zobaczymy. Czy przypadkiem za chwilę nie natrafię na jakiegoś pieska? Łagodnie mówiąc. Bądź stado. No ale gdzie może być taka ciężarówka? Myślałem, że ona jest Black Rock. Penitentiali, tak? Penitentiali, jak się to mówi? No nie wiem, nieważne. Jesteśmy w Black Rock. Tutaj jakieś może... Chyba zacznę zbierać już teraz. Są jelenie. Jak są jelenie, to nie ma wilków. Bardzo dobrze. Ale zimno się robi strasznie. Pytanie, gdzie jest ta ciężarówka? Ja myślałem, że ona będzie od razu na zewnątrz, że mnie tutaj tak dosyć mocno nie wrzucą na świat. A to się może okazać, że to będzie cały rozdział poświęcony poszukiwaniu tej ciężarówki i powrocie do więzienia. Tak też może być. O, coś tam jest, jakiś samochód, ale to nie jest ciężarówka. To nie jest ciężarówka. Czy niestety musimy się drogi trzymać. Mapy nie znamy w ogóle tego rejonu. Mamy mapę już? Już jest mapa. Tu muszę iść. Dobrze. Dobra, idziemy w dobrym kierunku. Fajnie. Bardzo dobrze. No to gdybym to wiedział, to bym może bardziej się przygotował, w sensie, bo mapy przed tym nie było dostępnej. Bym może jednak się znalazł schronienie takie, żebym... Nie, poczekaj stary, wejdź do pociągu, do pojazdu, bym może się jednak bardziej ogrzał. Pocisk do karabinu, kiedyś, może kiedyś się przyda. Tkanina tylko, no tutaj nigdy nic nie ma. Nigdy nic nie ma, dobra. Nie ogrzewam się w ogóle tutaj, więc niestety. Idziemy dalej, i są drewienka. No ja... Okej, okay. I są wilki. A więc idę sobie tutaj dalej. Postaram się obejść wilka, bo nie mam czym go teraz zaatakować, ale ja mogę sobie wziąć... A czemu nie mam? Przecież ja miałem kamyczki. Nie mam kamyków? Oj, dziwne, straszne. Zobaczmy. No mam kamyczki. A czemu ja chcę króliczka zdobyć? Ach. Tam jest. No, nie udało się. Postaram się obejść tego wilka. W sensie... przecież mam bombę nawet. Piękne rzeczy. Przeładuj.
trzy, jakby co, na wilka. Bo tam widziałem na dole, jak wilk chodził. A nie chcę. No tak, ale już go nie widzę. No i? No i oczywiście, musiało się tak skończyć, nie? Musiało się tym skończyć. Myślałem, że to flara odstraszy, kurczę. No dobra. Jest mi strasznie zimno już. Czy ja dodam do ciężarówki? Albo gdziekolwiek, żeby się ukryć? Jest mi strasznie zimno już. Pytanie, tu którędy teraz? W lewo. Jestem zmęczony, jest mi bardzo zimno. Będę odmrożony, odmrożenie miał niedługo. Ten wilk musiał się na mnie rzucić, no musiał, no. Hipotermia, no jakże pięknie. Jakże pięknie. I zimno się zrobiło, i ciemno się zrobiło, nie? No dobra. Mam tylko nadzieję. A czemu nie chcesz wejść tutaj? No. Jest jakiś samochodzik. O, jeden i drugi, pięknie. Dobra. Flara. Nada się. Wraca. Tutaj za bardzo mi się nie ogrzeje. Wejdę jeszcze tutaj zobaczyć. O, mamy rękawiczki nowe. Tu pusto. Dobra, i jest kolejna flara morska, świetnie. Dobra. Uff, jak my wyglądamy. Te rękawiczki są mokre, a te... gorsze, a te jeszcze lepsze. Trzecie są najlepsze, czy czwarte? Te, załóż. Dobra. Skarpetki tam tylko dwie pary, buty to tylko te. Bądź te, te są lepsze, załóż. Wstecz, dobra. Ok, sprawdźmy jeszcze mapkę. No jesteśmy blisko. W prawo teraz i jesteśmy w tym miejscu, gdzie powinniśmy być. Jest tylko, że jest noc, nie? W prawo, czyli pomiędzy w te skały chyba trzeba wejść. Jak się nie mylę. Czy tędy przyszliśmy? Czyli gdzie? Tu w prawo gdzieś. Ale gdzie w prawo? No tu jest droga tylko. Kurczę, jest noc. Niedobrze. Odchodzę od tego miejsca. Może tutaj gdzieś pójdę? A teraz idę prosto w to miejsce, gdzie mam być. Dobra. Jest mi bardzo zimno. Chciałbym się ogrzać. Ale mam nadzieję, że tam sobie będę mógł w tym miejscu na spokojnie do tej ciężarówki wejść i się ogrzać. Chyba, że przez to umrę. Ciężarówka w takim miejscu? Aż dziwne. No ale jestem w tym miejscu, gdzie powinienem być. Słyszę wilki. Widzę wilki.
Tu powinienem być, ale... Ale nie wiem, gdzie jest ta ciężarówka, która niby tu ma być gdzieś. A, jest jakaś lina do góry. Tylko, że jestem zbytnio zmęczony. Pytanie, czy ja dam radę. Moment. Nie, to nie jest to miejsce. To już będę wychodził z tego miejsca. Uciekaj, psie. Bo jak mi się skończy flara, to po mnie, nie? Wiem, że jest ciemno. Wiem, że mało widzicie. Muszę obejść tutaj, popatrzeć, zanim się flara skończy. Czy jest coś jeszcze? Ale kurczę, nie widzę tej ciężarówki żadnej. No holender jasny, gdzie to jest? Gdzie może być taka ciężarówka? To jest ciemno też, bo jest... Jest mi zimno. No jestem dokładnie tam, gdzie powinienem być, nie? Nie widzę. Teraz stąd wybiegnę pewniej. Looks like someone's been here recently. No tak, ale tutaj byłem. I nie było ciężarówki. Idź stąd. Je, zaatakował mnie jednak? Nawet jak miałem flarę? O kurde. O, jest plecak. To miałem znaleźć pewnie. Może nie. Nie no, nie wiem. Muszę chyba się ogrzać. Ognisko jakieś zrobić. Jest jeleń. Będę miał co jeść. Jeżeli bym sobie ognisko tutaj zrobił. Zamarznięta tusza. Nie mam czym ją... Terytorium wilków, a ja sobie idę, nie? A ja co tam? Najwyżej zginę i sobie wczytam jeszcze raz. Ale dziwię się, że nie ma tutaj tej ciężarówki. Może muszę iść do końca tej drogi i dojść do tych skał. Chyba tak, tam może jest jakaś jaskinia. No bo tak mi się wydaje, że tam jest chyba jakaś jaskinia. Tak nie poszedłem, bo się cofnąłem. Bo widziałem linę. Może muszę wejść jednak na górę. Najprawdopodobniej muszę wejść na górę. Tylko czy ja dam radę? Pytanie. Tutaj nie ma jaskini, jest tylko wejście na górę. Tam jest jakaś jaskinia chyba. Chyba tak. Słuchajcie, na razie idę do tej jaskini. O Jezu. Jest jakiś wilk. Jest apteczka. Jest to, jest to, co miałem znaleźć pewnie. Jest jaskinia. Jest ciemno. Wybaczcie. Ale chyba będę musiał tutaj gdzieś zrobić... Wiem, że na razie nic nie widzicie. Przepraszam was za to. Ale będę musiał chyba tutaj sobie ognisko zrobić. Nie wiem, czy dam radę, szczerze mówiąc. To jest posłanie jakieś? Nie. Zobaczę, czy dam radę ognisko zrobić tutaj. Zobaczmy. Mogę. Rozpal ogień. Świetnie.
Dołożymy może coś do ognia. Drewno cedrowe. To jest na 2 godziny, na 3 godziny. Drewno z ogniska, z odzysku. Na 4 godziny, no dobra. Pochodnią zniszczoną, pochodnię dodać jako paliwo jak najbardziej. I teraz rozłożyć sobie śpiwór i idziemy spać. Gdzieś tutaj miałem śpiwór. Tu? Nie. Tu? Nie. Tu? Śpiwór. Obróć. Nie mogę? Mogłem. O, tu mogłem. Dobra. Uff. Idziemy spać. Na kilka godzin. 4, 5, może 6. Dobra. Jest środek jeszcze nocy. Momencik. Ognisko się już wypaliło. Zimno mi nie jest, ale będzie mi za chwilę zimno. Napiję się wody. Mogłem sobie gorącą kawkę zrobić. No niedobrze, słuchajcie, wiem, że nie widzicie. Ja też nic nie widzę. Tu gdzieś na to ognisko klikałem. Czy ja mogę jeszcze raz je rozpalić? Dodam trochę paliwa. Drewnem cedrowym. Z odzysku rozpal. Dobra. To będzie 32 minuty. Strzelimy sobie kawusie. Nie picie, o ja cię kręcę. Miałem sobie strzelić kawę, w sensie miejsce do gotowania. Przygotuj posiłek. Kawkę. Dobra. Tutaj miejsce do gotowania. Piczyski. Dobra, niech się robią. Czyli brzoskwinki na ciepło i kawusia. Teraz mogę dodać paliwo jeszcze z odzysku, jakieś drewno. Dodaj. Dobrze, jak długo to będzie się robić? 3 minuty. 11 minut. Poczekamy do ukończenia. Wypijemy sobie kawusie. Da nam to jakieś ciepło. Efekt ciepła. Świetnie. 6 minut do ukończenia. Poczekaj. Zjedz piczyski, czyli brzoskwinki. Świetnie, jestem najedzony, napity. Jest mi cieplutko. Bardzo mnie to cieszy. 48 minut jeszcze mamy ogniska. Jest trochę, jeszcze ciągle noc, ale może jeszcze sobie walniemy się na momencik przy ognisku. I przeczekamy godzinkę. Będzie już wygaszone ognisko, ale cóż. Powinienem nad ranem dojść z powrotem do więzienia. Dobrze. Słuchajcie, jest mi zimno mocno już teraz. Podnieś to. Czy ja mam pochodnie w ręce? Mam. Niedużo, ale mam. Zapalę ją. I idziemy. Co to jest? Nic nie jest. Tu wszystko zebrałem, co miałem zebrać. Kamyczki. Nie chcę kamyków nosić więcej. Muszę teraz trafić jakoś w nocy. To jest ta lina, do której później przyjdę pewnie. To jest najgorsze, że muszę przez terytorium wilków przejść znowu. I wrócić. I wrócić do więzienia. Uciekajcie. Bardzo dobrze, niech uciekają. Plecak ten już miałem, dobra. I teraz trzeba wrócić tędy, dobra.
Wiem, że to jest noc. Niosę pochodnie dla was specjalnie. Mam nadzieję, że to na trochę wystarczy. Jak nie, to będę musiał za chwilę zapalić coś innego. No i teraz trzeba iść cały czas drogą, żeby wrócić do więzienia, prawda? Mam nadzieję, że po drodze mnie nic nie będzie czekać, żadna niespodzianka. Bo marznę strasznie. Więzienie było po prawej stronie, jak się nie mylę. Pod górę. Tak. Się zaraz wyczerpie mi, kurczę, ta pochodnia. Niedobrze. Pozostanie mi flara do odpalenia, tylko żebyście coś widzieli. Ale na spokojnie. Ja bo sam się denerwuję, muszę się uspokajać przy was tutaj, bo po prostu się obawiam, że za chwilę jakiś wilk mnie zaatakuje. Nie lubię, jak wy nic też nie widzicie, więc... Ja już też drogi nie widzę prawie żadnej. Tam coś jest. Czy na pewno dobrze idę? Nie wiem. Momencik. No dobrze idę. Wiem, nie widzicie nic, ale wiecie co? Postaram się nie używać flar. Przepraszam was bardzo, może być ciemno. Ale jeżeli nie muszę używać flar i marnować ich, to nie będę. Pewnie będę musiał jeszcze jakąś zużyć. Chociaż jest strasznie zimno. Tak, idę dobrze. Wiem, że jest bardzo zimno, ale widzę jakąś wieżyczkę już. Widzę budynki. Pytanie tylko, czy... On co on tak mi stanął? Znaczy, mówię w sensie, że stanął bohater, nie ja. No, nieważne. Dobra, jesteśmy blisko. Zaraz wejdziesz do budynku. Spokojnie, przyjacielu. Musimy znaleźć tylko drzwi. A jest ciemno. Aha, tutaj są jakieś drzwi. Otwieramy. Jesteśmy z powrotem w budynku. Och. Skrzynka? A co ta skrzynka tutaj robi? Ja jej nie widziałem. A, mogę ją rozwalić. Dobra, nieważne. Pomyślmy, co teraz? No jest tutaj zero, bo musiał coś ogrzać się trochę. Czy ja chcę napalić w piecu, czy ja chcę zakończyć i iść po prostu do nich? Najchętniej bym napalił w piecu, czy trochę statystyki polepszył swoje, a później dopiero bym poszedł do nich. Szczerze mówiąc. Rozpal. Dobrze. Weź tą puszkę. Mamy coś do jedzenia? Nie, mam puste puszki tylko. Wstecz. No dobra, wodę. Mógłbym sobie przygotować wodę, dobra. Stop śnieg, ale szczerze mówiąc nie, bo ja mam wodę. A nie mogę nic innego zrobić, to nie chcę. To niech ta puszka sobie stoi, ja się po prostu ogrzeję. Na godzinę. Co tu jest? Rolka papiera. Papieru, dobra, gazetowego, niech jest. Spokojnie, spokojnie się tylko trochę podgrzeje. Chociaż kurczę, kiepsko z tym grzaniem widzę. Tutaj nie ma nic naprawdę. W tej skrzynce. Półkę, wszystko mogę rozbroić, ale... No wróć do Blackbrook. No zaraz tam to zrobię. Zaraz to zrobię, moi drodzy. Chciałbym się na razie ogarnąć troszeczkę chociaż. Czapkę mam zniszczoną już. O, kurka. No to nie ma co. Co wygląda? Kurtkę mam zniszczoną. Znaczy nie miałem jej nawet. To mam 90%, to jest dobrze. 43%, 82%, 30% rękawiczki. 27% spodnie, kiepsko ze spodniami. 24%, to wszystko trzeba naprawić. Czy ja mogę... Ile mi to zajmie? Naprawa. 25 minut. Dobra. To jeszcze będę miał... do 60 na razie, spoko. Jeszcze będzie trwać trochę ognisko, 22 minuty. Więc może jeszcze coś naprawię. No to w takim razie mogę wyrzucić to, a mogę to przerobić? Ale to mogę przerobić na tkaninę. Patrz, zapomniałem. To zostało mi 10 minut ogniska teraz. No nieważne, to mam wszystko, dużo rzeczy do przerobienia.
Ale spokojnie, teraz tak. Czy ja chciałbym coś zjeść? Momencik, chciałbym coś zjeść. To mi daje 300. Wszystko daje mi 300, takie rzeczy, które się psują najbardziej. 28, 38, to sobie zjemy paczkę chipsów, czy tam czy suszonego mięsa, czy co to tam było. Dobrze jest, 3 minuty ogniska. Dopijemy sobie wodą. I jest gitek. Dobra. Trochę się podreperowałem. Możemy wracać. Jaka pogoda. Ukryj ukryj swój dobytek przed skazańcami. Pusty bagażnik. A nie mogę tam rzucić nic? Mogę. Ukryj swój dobytek. Amunicja. Ale jeszcze całość. Wszystko. Przenieść to wszystko, jedzenie jakieś, żeby mieć w ogóle na wyjście paliwo. Co jeszcze? Najważniejsze jest to, żebym ukrył to, flarę. Może przybory do szycia? Bomby. Śpiwór przydałoby się. To jest maska silnika, to nie. To jeszcze może tu włożę coś. Wymagało, no mam. Co, nie mogę? A tutaj mogę wejść? Tutaj nie ukryję, kurczę. Dlaczego mi nie powiedzieli wcześniej, że mam ukryć? To bym w tej wieżyczce schował coś. To bym w tej szafce, może nie mogę do szafki włożyć? Niedobrze. Powinienem tutaj to rozłożyć po prostu. Bo to przecież mogę rozkładać, nie pamiętam jak. Upuść. To, czekajcie, które buty mam ubrane? Te nie mam ubranych. Upuść. A te też nie mam, te mam ubrane chyba. To nie, flary mogę upuścić. A to mogę, to też upuścić mogę, ale to może innym razem. Co to jest? Proszku strzelniczego, upuść. Racę. Tam zostawiłem ten, ale no dobra. Śpiwór upuść. Na pewno. Painkillers upuść. Wszystkie. Coś, co mi pomoże przetrwać, jakbym uciekł stamtąd. Upuść wszystkie. Upuść. Dobra. To też upuść. Zastanawiam się, czy wszystko muszę opuścić. Najprawdopodobniej tak. No rzeczy, które są... Kawę. Wszystko. Bo może tu przyjdę jeszcze. Może jakieś gazety opuścimy. Opuścimy wszystkie książki. Żeby móc z czym rozpalić. Patyki. No nie będą mi one potrzebne. Najprawdopodobniej. Zapałki upuść. Wszystkie. Drewno upuść. To sobie zbierzemy później jakby co. To może się przydać nam jeszcze. Czy mam nadzieję, że nas nie rozbiorą. Upuść też to. Race. Upuść wszystkie. Są dodatkowe rękawiczki chyba. No nie wiem, czy wszystko mam opuszczać. No dobra, no. Tkaniny. Wszystkie. Mam nadzieję, że tu będę mógł przyjść. I to wszystko zebrać później. Wodę całą upuść. Upuść też tą. Rękawiczki jedne upuść.
Czy to są rzeczy, które mam założone? No chyba mi kulka nie zabiorą tego nawet, no. To jeszcze otwieracz do puszek upuść. Dziką różę, no chyba mi nie zabiorą tego, no. Bandaż, no mam nadzieję, że jeden upuszczę, to właściwie dwa, bo to mi nie jest potrzebne. Kamienie to sobie zawsze zbiorę. No dobra, zobaczymy. Upuściłem sporo rzeczy, później to przyjdę i zbiorę. No nic, no to zobaczymy, jak to będzie teraz. Lecimy. Zobaczymy, jakie wstaweczki dostaniemy i co się będzie działo. Get in there to see him. He doesn't look too good. But first, you better let me frisk you. Mathis would have my balls if I let you sneak a knife in here. Słuchajcie, dziękuję wam w takim razie serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam serdecznie do tego. Rozdział drugi już w następnym odcinku, więc wpadajcie na Discorda, komentarze zostawiajcie pod tym filmikiem i cóż, widzimy się niebawem. Pa, pa.